Maleńka Orina na ekranie, a trochę większa na naszej sofie. Dzień dobry, Orina. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno się ogląda takie zdjęcia? Dla ciebie takie filmy? To Wasze archiwum prywatne? Wzruszająco bardzo. Mhm. E, oczywiście, część materiałów znam, bo to jest e, takie nasze archiwum rodzinne. E, mój tata Andrzej. E, bardzo jakoś tak y, zawzięcie wszystko kamerował przez pierwsze moje chyba trzy lata życia, więc dosyć dużo y, tego w domu mamy na szczęście. Ale mm, niesamowite było posłuchać y, Joasi Brodzik czy Daniela Olbrychskiego, czy przyjaciół y, mamy i też y, Joanny Podsadeckiej, która y, za tę biografię i tą naszą trochę taką y, ro, rodzinną kronikę y, zdecydowała się napisać i odtworzyć. To y, jakoś bardzo jest dla mnie poruszające teraz y, słyszeć tak dużo w ogóle serca przebijającego się przez te wszystkie wypowiedzi. No właśnie, bo Jana Podsadecka, autorka y, biografii. Y, Braunek, biografia, tutaj mamy y, na stole. Y, rozmawiała z Wami, miała też, oglądała te filmy, tak? Zadawała tak. pytania, brałaś udział w tworzeniu tej biografii. Ja muszę powiedzieć, że bardzo skromnie brałam udział, e, ponieważ miałyśmy z Joasią takie jedno bardzo pogłębione spotkanie. Uh -huh. e, dużą część pracy tutaj na pewno e, włożył mój tata e, i w ogóle wie, wiem, że z Joasią był w stałym kontakcie, ale e, naprawdę takie chyba no, największe ukłony są dla, dla Joasi, która e, po prostu zrobiła Ogromną pracę do kopania się do informacji, do których ja w ogóle nie miałam dostępu, więc jestem super wdzięczna za to, że Ty nagle sama w rękach. Dostęp tak, tak, do dokładnie, dokładnie. Takie archiwum, archiwum rodzinne, którego, do którego ja bym pewnie nigdy nie, nie mogła i nie miałabym po prostu tyle energii, żeby dokopać się do takich informacji, które, które są nie wiem, z początku życia mamy albo z wchodzenia w karierę, jak, Czyli jak to słyszeliśmy było? od Daniela Olbrychskiego, że tyle brakowało. Właśnie, właśnie, tego Nigdy nie tak nie wiedziałam. Nie <noise> ta dzisiaj się dowiedziałaś, Orida. Dzisiaj się dowiedziałam. Wszyscy się dzisiaj dowiedzieli. Być może jeszcze z tej książki dużo różnych takich, nie chcę powiedzieć, sensacyjnych, ale ciekawych wątków z życia mamy gdzieś też zostanie w Twojej głowie, ale jakbyś ty tak mogła poszukać w swoim sercu, bo myślę, że tam chyba są te najpiękniejsze wspomnienia, właśnie twoje z mamą, to jaka to byłaby historia? <słuch> Ja muszę powiedzieć, że, y, że chyba to, to jakbym określiła mamę najbardziej, tak naj, najbardziej ogólnie, to jest to, że ona była zawsze taka sama, była taka sama y, na ekranie i taka sama w domu i miała taką autentyczność w sobie, y, była bardzo blisko ludzi. I tego się od niej na pewno nauczyłam i to wzięłam po prostu wiszenie godzinami na telefonie, rozmowy z przyjaciółmi, z przyjaciółkami, dom otwarty, w którym cały czas ktoś wchodził i wychodził i cały czas pamiętam otwarte drzwi na przykład do nas, notorycznie, w sensie, że nawet albo ktoś po prostu dzwonił dzwonkiem i niezapowiedziany przychodził, więc taki dom mieliśmy bardzo żywy. Bardzo dużo wspomnień mam i mamy rodzinnie, z, zresztą tutaj widać to w materiałach z Dębek, czyli z, z nadmorza. I to jest takie nasze miejsce rodzinne i, i trochę takie miejsce mocy. Ja tam tak. zawsze jeżdżę, co roku i już po prostu tęsknię za tym miejscem, bowiem że jestem podłączona pod ładowarkę. Już drugiego dnia nie pamiętam, kiedy przyjechałam, kiedy mam wyjechać. To jest taki bezczas i cała rodzina zazwyczaj tam się spotyka. Orina, pamiętasz jak mama zareagowała, kiedy powiedziałaś, że też chcesz zostać aktorką? Nie była zadowolona. <laughs> Nie była zadowolona? <laughs> Nie, raczej, raczej nikt. A z jakiego by... powodu? Bo... Jak to argumentowała? E, w sensie pamiętam z mamy strony takie pomarańczowe światło, bo mama miała dużo e, swoich własnych doświadczeń związanych z aktorstwem, które były trudne, i dlatego też zdecydowała się, co potem. E, odbiło się takim dużym szokiem, ale też dużym zainteresowaniem, dlaczego postanowiła tak zerwać z aktorstwem, z dnia na dzień, dnia na dnia na dzień i, i zainwestowała w coś innego, a później już w taki dojrzały sposób to aktorstwo do niej wróciło, więc myślę, że ona się po prostu z takiego pewnie ludzkiego, ludzkiego punktu zmartwienia widzenia. Mhm. trochę mnie przestrzegała, ale ja, ja pamiętam, że tak nie za bardzo się czułam wsparta, co w sumie mnie to zmotywowało bardziej, <śmiech> <śmiech> bo miałam jakiś taki w sobie przekór, że jak to nie, mm -hmm. no i ja akurat poszłam z inną drogą, bo wyjechałam do Londynu do szkoły teatralnej, więc tak trochę, żeby zam zamanifestować po prostu swoją niezależność, tą, że w ogóle robię coś a zupełnie inaczej. Olino wspomniałeś, no. że mama zareagowała, no nie tak być może, jakbyś oczekiwała na ten pomysł aktorstwa, a jak ty w ogóle zareagowałaś, jak przyjmowałaś mamy wybór też życiowy, filozofii życiowej, czyli tego buddyzmu, czy on też tobie towarzyszył, czy to była też mamy historia? Um. Tego ja ja, ja puf, nie potrafię tego oddzielić za bardzo, bo się wychowałam już e, w tym okresie życia mamy, kiedy buddyzm i, i taty, kiedy buddyzm był po prostu bardzo obecny. i w część... domu wszędzie. Tak, tak, tak. Były, były medytacje, które do dzisiaj zresztą są u nas w rodzinnym domu bardzo regularnie, były wyjazdy w góry, gdzie nawet chodziłam do przedszkola przez jakiś czas. E, była, więc pamiętam taką bardzo dużą społeczność też międzynarodową, wokół tak, tak, buddyjską. I w ogóle filozofia buddyjska, ja, ja, ja bym się nie nazwała buddyjską, bo, bo też y, wiem, jak to jest y, głęboka filozofia i jak bardzo dużo y, takiej dedykacji i samodyscypliny wymaga, y, żeby wejść na tę ścieżkę tak naprawdę, ale medytacja sama w sobie jest mi bardzo bardzo bliska i myślę, że to jest w ogóle cudowne narzędzie, które może nam w ogóle wszystkim, taka obecność, w ogóle nauka obecności i bycia tu i teraz. Tu i, teraz. I na przeróżne sposoby można jej dotykać, bo można, można to robić w sposób bardziej sformalizowany, a można iść po prostu drogą, nie wiem, świadomego oddechu albo takich poszukiwań, które... Dla mnie stały się bardzo takie bliskie, czy takich prozdrowotnych poszukiwań. Ym, I to już są nasze własne wybory, ale w sumie chodzi o to, żeby być blisko siebie i żeby być po prostu w jakiejś takim, takiej, myślę, y, szczerości, lojalności, y, otwartości. Bardzo pięknie. Tu bardzo postawimy dziękujemy. kropkę, chociaż w sumie nie chcielibyśmy, bo tak cudownie się z tobą rozmawia. Ta chyba energia mamy też z ciebie bije. Bardzo Dzisiaj na nią dziękujemy. Małgorzaty Braunek można być, jak zapewnia Orina, dzięki biografii. Świetnie napisanej przez panią Joannę.